Cześć, witajcie. Witamy Was w słonecznej, pięknej Makarskiej. Jesteśmy w naszej ulubionej kawiarni. Czekamy na kawę, na gotowe ciasteczka i chciałyśmy tak porozmawiać trochę na luzie, czego nam będzie brakowało już po powrocie z wakacji. No na pewno tej kawiarni, tej dobrej kawy, tych właśnie tortowych ciastek, które jest tutaj bardzo duży wybór i tego pięknego widoku na port. Właśnie statek tam wypłynął. Tu poniżej pan rozprzedawał ogromne ryby. Tak. Naprawdę. Takie duże. Olbrzymie ryby. No każda miała jakieś 1,5 metra. No i co panu jeszcze będzie brakowało tej pogody, nie? Pogody z ciepłego morza, takiego luzu. Właśnie takiego wakacyjnego luzu, a tutaj pan pyta z wiśnią. Przynosi nam ciasteczka właśnie z wiśnią, jakąś kawą. Teraz będziemy się delektować kawą. Tak, ciastka są pyszne, tylko musimy się wymienić, bo moje jest wiedeńskie, a twoje jest takie z wiśniami. Tutaj mamy przepyszną kawkę. Słuchajcie, tutaj jest fajnie na Chorwacji, bo tutaj jest w zimie podobno tylko 9 stopni. To jest ciepło, nie? Więc tej pogody na pewno będzie nam brakować. I tego słońca. Mi się wydaje, że też takiego podejścia Chorwatów do życia. Oni są chyba bardziej tacy wyluzowani tutaj. Bardziej uśmiechnięci są na co dzień. No, bo na przykład ci akurat nasi rozmawiający to żyją. No nie, mówią, że oni pracują tylko te wcześniej. A później mają plus czas na to zamieszkanie. Tak, i ludzie są zadowoleni z życia, nie są zagonieni. Widać, że są po prostu, no tak się żyją na luzie po prostu, wypoczęci są, nie? Po godzinie, tak, o 17 do całej rodziny przychodzą na plażę, tak, po prostu my te osoby znamy od kilku lat. I tak oni właśnie. I właśnie ja każdemu zazdroszczę, kto ma możliwość mieszkania nad morzem. Czy to w Gdańsku, w Sopocie, ale też w Gdańsku i w Sopocie też nie masz widoki, szumi ci morze, nie? Tak, spacer. A też jest jeszcze ten plus, że ten sezon Tak, właśnie mają fajnie, bo po pracy przyjeżdżają, od razu idą na plażę, sobie pływają i tak jakby mieli wakacje przez cały rok. Tam też ta kawiarnia, gdzie chodzimy na plażę, jest super położona. Po prostu miło można sobie spędzić czas, relaksować się. Tak, popływać sobie, nie? Bo długo mają też ciepło, więc... Ten okres u nich tej dobrej pogody jest o wiele dłuższy i można się zrelaksować. I nam na pewno będzie tego morza brakować właśnie, tej pogody. I kochani, chcę Wam jeszcze to pokazać. Tu się ustawiła kolejka właśnie do promu. Tu będzie odpływał. Tak. Kilka jachtów takich odpłynęło, ale dużo też jest takich jachtów prywatnych, gdzie po prostu ludzie tu zatrzymowali, no, w Makarskiej. Makarska jest jedną z piękniejszych miejscowości. Można też wynająć jacht. Więc sumują i zwiedzają, bo to tutaj największa i jedna z piękniejszych miejscowości. No po bliskich wysp, no bardzo blisko. Także ci, co lubią podróżować, co lubią spędzać czas na jachtach, mogą sobie wypożyczyć jacht z załogą i
też miło dostarczać. Słuchajcie, na tym będziemy kończyć ten film, ponieważ no sami widzicie, no czeka mnie właśnie wiedeńskie ciasteczko. Przypomnę sobie moją wycieczkę do Wiednia, zobaczymy, chociaż powiem wam, że tutaj są wyjątkowo dobre te tortowe ciastka i lepsze niż jadą w Wiedniu. To zależy właśnie od kawiarni. To zależy od kawiarni, ale no, ta jest naprawdę, to polecam kawiarnię. Jak będziecie w Makarskiej, to naprzeciwko portu zobaczycie, że tu bardzo dużo osób siedzi i jest wybór właśnie rano. No siedzą, ponieważ tak sobie fajnie właśnie kurwaci spędzają czas, że rano sobie przychodzą na kawę do portu poczytać gazetę. Jak i większość nie sobie. Tak, a zazwyczaj biorą tylko kawę. No my na kawie nie przestajemy, bo nie możemy sobie odmówić tych kawiernie. Tych kilogramów. Tak. Słuchajcie, wiecie co robić, łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Zobaczcie wcześniejsze filmy z czerwca i do zobaczenia. Cześć!